Cześć. Siemano, co palisz? Ale tobie chodzi teraz o ilość nikotyny czy o smak? O smak. To jest tak, cytryna, truskawka, smoczy owoc, mleko. Smoczy owoc. To niezłe, ty se smaki, chłopie, wybierasz. A jak to smakuje, ten smoczy owoc? Znaczy smoczy owoc jak w sumie tak pogarsza smak w sumie, tak sobie tak A jak myślę, to nie? smakuje? Jak smakuje smoczy owoc? Bo ja nigdy nie jadłam smoczego owocu. Znaczy też nigdy nie jadłem, ale jak ten, jak palisz, to tak, taki gorzkawy jest, wiesz, to jest takie... Do czego byś to porównał? O, taki granat, tylko że o wiele bardziej gorzki. Nie jadłeś granatu. No to jest taki, powiedzmy, że takie kiwi, ale nie kwaśne, tylko gorzkie, o. A co takiego jest jeszcze gorzkiego? Do czego to byś tak porównał? Bo to jest kwaśne wszystko, a gorzkie? To jest takie kwaśno-gorzkie, tylko że bardziej gorzkie niż kwaśne. Delikatnie kwaśne i bardziej gorzkie, no nie wiem, jak się to powiedzieć, no. Czekaj, no. Trochę malina, taka jest taka trochę Przecież truskawka. malina jest słodka, ty! Malina nie jest słodka. Gdzie jest malina słodka? No Truskawka znowu. jest słodka, ale nie malina. Maliny też, takie dojrzałe? Ja nie lubię malin. Chłopie, to ty nie wiesz, co ty dobre. To ty smoczy owoc jedz, ty. No właśnie słodszy owoc mi to pogarsza, bo to jest cały premiks, nie? A ile masz tam nikotyny? Dużo? Zero. Zerówka. O, to Bo ja dobrze. tylko dla smaku palę. Bo co? Ja tylko dla smaku palę. Kumam czacze, znam takie osoby. No, a ile masz Mam lat? 18, a ty? 22 za kilka dni! Co, no, kończę 22 za kilka dni. Co ty w tym wieku na Omegle robisz? A, szukam chłopa. A skąd jesteś w A ogóle? ty? Co robisz? No ja generalnie mam taką akcję, że w sumie no to się nudzę, bo moi rodzice pojechali pod namiot dzisiaj, do niedzieli. Karę masz w namiocie, będziesz spał. Co? Karę masz i w namiocie, będziesz spał? Nie, ja zostałem w domu. No bo chodzi o to, że no już tam rodzice chcieli, żebym jechał, ale ja, wiesz, no, że jestem dorosły, mówię, że nie jadę, nie? A jutro jadę nad jezioro z kolegami, nie? No, ale... To jutro na melanż jedziesz. No. Szukasz tam dziewuchy na melanżu. No, na przykład, A no. nie masz? Nie. To ty na OME wszedłeś, żeby dziewczynę znaleźć. Nie, wchodzę sobie tak po prostu. To jutro na melanżu szukasz dziewczyny, na OME nie szukasz. No nie, no, mam sobie po prostu pogadać z ludźmi, bo nie mam co robić w tej chwili, nie? No. Nie, no ja szukam chłopa. A skąd ty w ogóle jesteś? A ty? Ja jestem, to jest Leszno, ale to jest tak połowa drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Wiem, gdzie to jest. Ja jestem z Gostynia. I ja, no to wreszcie znalazłem osobę, która jest w miarę blisko, nie? Ile to jest? 23 km? Gdzieś tak, no. No. Ja pierdzielę, pierwszy raz zawsze na przykład, wiesz, na przykład na drugiej stronie Polski. Polski, no. A tu tak blisko 23 km. Ja Kurde. pierdzielę. Jaja na maca, ty! Fajnie, fajnie. A co ogólnie się, czym się zajmujesz na co dzień? Masz jakieś pasje, hobby? Wiesz co, no generalnie ćwiczę, Co? spotykam się z... No generalnie, no to wiesz, jakieś tam, nie wiem, ala kalistenika, ala taka, wiesz, takie ten, siłowe treningi i tak dalej. No. Spotykam się ze znajomymi, ten... No coś tam, wiadomo, jakieś seriale czy filmy tam oglądam, ale to tam rzadziej. Netflixa? Na przykład, też. Netflix and chill? No, ale to rzadziej, nie? Ja wolę Z się ze kim? znajomymi spotykać, nie? No i... Co? Nic. A ten, coś jeszcze miałam cię pytać. A na internecie kogoś oglądasz? Tak mówisz Netflixy i nie Netflixy? Na internecie chodzi o życie na YouTubie, tak? No. Na YouTubie oglądam najbardziej, lubię Ksajo Industries. Łe, to ja nie znam. Albo Deni Trozyniaka na przykład lubię, nie? Tego kojarzę. Wiesz, kogo ja lubię? Tego. Jak on ma? Co walczył na Fame MMA4. O Jezus, jest dziesiątka była dawno, to wiesz, to już nie pamiętam, Ja kto ma tak nie Fame. oglądam tego na czwórce, a teraz będzie na High League walczył. Leczek, bonus BGC? Nie, Nie. on też na YouTubie streamuje. On tak. Czekaj. Taki spoko gościu. On z Zagadka. tym klaunem walczył kiedyś. Boxdel? Nie, Nie. Palasaj. Nie, ten tu duchów szuka. Meduza, o! A Meduzę, no. No to kiedyś go też oglądałem, no. Go lubię, no. To go w sumie jedynie oglądam. Ja Tak to. tak sobie często YouTube'a nie oglądam, nie? Nie, no to ja oglądam, ale go tylko. On ciekawy jest, fajny. Chociaż dawno w I sumie go mój nie typ. oglądałem. Ja w sumie go tak dawno nie oglądałem i w sumie nie wiem, jaki w tej chwili robi content w ogóle na YouTubie, więc... On teraz jakieś gry. No streamy nadal robi, chyba te telefony kiedyś tam robił. Tak, telefony, no to oglądałem wtedy. Ale teraz też jakoś ostatnio robił. Co? On teraz znowu walczy, słyszałeś? Na No High właśnie League. nie. No właśnie High League gdzieś nie oglądałem. No właśnie tylko MMA, w sumie Fame MMA oglądam, nie? To weź na High League przejdź, chłopie. Jak tam Meduza walczy, to chłopie, ta gala to będzie rozwalona.
Fajnie. No, a twoje zainteresowania są jakie? Lubię grać bilard. W kręgle czasami, ale bilard, raczej bilard. Tak. Od jakiegoś czasu. A jak często grasz w ogóle w bilard? Bo ja tak wiesz, raz, trzy razy. Tak, oglądam bardziej dużo na YouTubie, w telewizji. No i na telefonie ściągnęłam bilard, jak to się liczy. Wiesz, na pewno są jakieś taktyki w bilardzie, nie? No ja wiesz, ja gram trzy razy do roku, więc dla mnie to jest po prostu bierzesz bilę i ten, nie? Nie, ja na telefonie sobie taką praktykę ustawiam, no i gram, nie? To tak już od tygodnia. To jest 8 ball pool, coś takiego? Nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, jak się... No i szachy, nie? Szachy. A, no to w szachy to ja trochę tylko gram, wiesz? To bym cię opytała. No to, znaczy na pewno, wiesz, no bo to w szachy, no to wiesz, jak na przykład znasz jakieś taktyki i tak dalej, to wiesz, nie? Ja tylko tyle, co po prostu, wiesz, ja w szachy to naprawdę rzadko gram. No jak już to po prostu, wiesz, ja nie znam żadnych taktyk, nie? Ja nigdy nie oglądałem na YouTube nic, a tak dalej, no po prostu... Inaczej, na pewno na czas to bym przegrał. A oglądałeś Gambit Królowej na Netflixie? No właśnie mam w planie obejrzeć, nie? Bo nie oglądałem, ale wiem, że na... właśnie, to jest o takim ekstremalnym sporcie i tam właśnie ona gra w szachy, tak, nie? Ja wiem i właśnie słyszałem, że właśnie od tego serialu no. Tak Skype znowu na szachy znowu wrócił, nie? No. Ona tam tak tabletki je, jak mówię ci, ekstremalny sport, nie? No tak poza tym nie wiem, co tam robisz w wolnym czasie. Ja? No co? Teraz no ten praktykuję ten w szachy często gram. Wakacje są, nie? To czytam książki. Ja tak w domu bardziej lubię. A ty? A ty ze znajomymi? No bardziej tak. Ty taka no. Rozrywkowa dusza chyba, co? Znaczy taka rozrywkowa, no ale wiesz, czasami no też lubię sobie posiedzieć w domu, nie? Nie, lubię, mówię, siedzieć w domu, oglądam tego Meduzę. Ten, jeszcze Olę Mizgalską oglądam, też fajna dziebucha. Ty w sumie ich tylko. A czekaj, jak ty wiesz, że masz tyle lat, to czekaj, ty... A ty chodziłaś w ogóle do technikum, liceum, chodziłaś zawodówki, gdzie chodziłaś? Do Śremu chodziłam. Do Śremu, ale... I co? No tam się uczyłam. No ale gdzie byłaś? W liceum? W liceum ogólnokształcącym. A jaki profil? Na biochemię. O Jezu. Ale żałuję, że nie poszłam na, wiesz, na... Jezus, na język polski. No ja jestem... Znaczy ja teraz idę do klasy maturalnej. No. No i ja ten, ja jestem na rozszerzona matematyka, fizyka i informatyka, nie? Więc... To tam ten... Spoko kierunek. A co potem chcesz robić? To studia we Wrocławiu, Politechnika. I to już na pewno się dostanę. W Poznaniu? We Wrocławiu. A, we Wrocławiu. Na Politechnice no. Zawsze dobrzy chłopi są. No ja ci powiem tak, no generalnie ja inaczej, dostać się tam na pewno dostanę, bo samo to, że na przykład jak rozwiązywałem maturę już chyba na początku drugiej klasy liceum, nie? No. To już spokojnie podstawową bym zdał, spokojnie. Ale to ty tak dobrze się uczysz? Znaczy wiesz co, to nie, inaczej, to nie jest tak, że ja się uczę często, nie? Ja po prostu, jak jest jakiś egzamin, jesteś to się nauczę. Jesteś po prostu taki mądry. Nie tyle, że mu. Nie, o to na pewno. Nie. No nie, ja po prostu mam coś takiego... A świadectwo z paskiem? Nie, nie. A jaka inaczej, średnia? Ja miałem średnią 3,9 chyba, wiesz co, ale... Nie, ja, no to ładnie. Ładnie jak na chłopaka. Wiesz co, ale to inaczej. Ja podchodzę do tego tak, że ja tylko wiesz, tak uczę się faktycznie tak porządnie na egzaminy z tych przedmiotów, z których zdaję maturę. A inne to jest tak na przykład, że wiesz, cały czas na ściągach albo coś takiego, nie? Nie, no to jakby się nauczyciele teraz dowiedzieli, to co? No słuchaj, no... Inaczej, ja też fakt, że mam nauczycieli takich, że... Wiedzą, że ściągasz. Nie, że wiedzą, że ściągasz, tylko że oni są tacy na przykład, że rozdadzą sprawdziony, siedzą sobie przy biurku i po prostu sobie w telefonie coś przeglądają, nie? Mhm. Tak by to wyszło na światło dzienne, to pewnie byliby zwolnieni. No pewnie tak, tylko że wiesz, generalnie no to też ich nikt nie podkabluje, bo każdemu ty kablujesz teraz. No ale mówię to o tobie, nie? A ciebie jeszcze w sumie nawet na żywo nikt nie widziałem, nie? No dalej, ja teraz pójdę do twojej szkoły i nakabluję i co? No nie wiesz, do której szkoły chodzę. Powiedziałeś, że do liceum. Do liceum, ale w Leśnie są 3 licea. Chłopie, pójdę do każdego. No dobra, no ale to wiesz, nawet nie jestem nauczycielem. Zapytam, Antek, który lubi kolegów. Z kolegami się spotykać. Nie nazywam się Antek. Jak masz na imię? Jakub. Jakub, no to powiem. Jakub, który pali elektronika z tego smoczego owocu. Tak, a co po prostu nauczyciele będą wiedzieli, co ja palę, nie? No. A tak? Twoją drogą, to ja w ogóle na zakończenie roku byliśmy do naszej nauczycielki od polskiego, bo to spoko typiara. No. Byliśmy jej dać kwiatek, nie? I ten, bo mój kolega to zwykłe pali, nie? No. Wiesz, on sobie zapali przed tym i my tam wchodzimy, bo ona tam drugą pracę miała, tylko gdzieś indziej tam. Mój kolega mi wysłał snapa, pozdrów Remigiusza. A ja nagram, powiedz, pozdro Remigiusz, super, że jesteś, no. Pozdro Remigiusz, dobrze, że jesteś. Super, że jesteś. Super, że jesteś. O, pisałam. Słyszałeś, Remo? Pozdro. Wysłałam mu, bo mi wysłał snapa.
No ja ci powiem tak, jakby właśnie byliśmy u tej nauczycielki, nie, w tej drugiej tej firmie i od niego, bo szlugami walił od niego, nie? No. No i ta nauczycielka do niego, że ten, no widać, że się popaliłeś, nie, przed tym, nie? A ona, i ona po czym dodaje coś takiego, no ja w waszym wieku to paliłam jak smok i coś tam rzuciłam. A ty mogłeś powiedzieć, a ja palę smocze owoc. Znaczy wiesz, ja tak rzadko palę, bo to nie jest tak, że często palę. A rodzice palę, wiedzą? No rodzice nie wiedzą, ale wiesz, no w sumie to też, wiesz, pełnoletni jestem, no to mogę, nie? No tak, ty jak już pełnoletni jesteś, to wiesz, nie? No, a 8 lat co robiłeś? Wiesz co, robiłem tylko dla rodziny, bo dla znajomych nie robiłem, bo tam dużo miałem znajomych zaprosić z takich jakby różnych towarzystw, no. Ale chodzi o to, że tam dramy były między nimi i po prostu nie, w końcu nie zrobiłem, nie? Kumam. Ej, bo ja ogólnie, no ja, tak jak ci mówiłam, ja lubię czytać książki, ja w ogóle mam swoje ulubione wydawnictwo Arti, jest nawet ich cały plakat taki mam na ścianie. No, widzę, no. To, no bo ja bardzo uwielbiam czytać książki i tak w sumie myślę, jak wy jutro macie imprezkę, to ja może wpadnę, no pierwsza taka moja imprezka, my się już zakolegowaliśmy. Ale znaczy my jedziemy do Boszkowa, nie? Ja przyjadę. Mnie tata przyjedzie. No dobra, no spoko, tylko że inaczej możemy się spotkać, owszem, nie? No bo jak wy macie imprezę, ja tak na imprezy nie chodzę, a jak już mam możliwość i mnie zapraszasz, to wpadnę. No to możesz paść, nie? No a co tam będziemy robić? Jak co się robi na imprezach takich? No co się pije, alkohol, nie wiem, no w sumie no to. Nie alkohol? Wiem. A co nie pijesz alkoholu? Raz piłam w życiu, piwo zero. Już mówisz, że masz 29 lat. No tak. I piłam. I to miało taką pianę, chłopie, że najpierw tą pianę wypiłam, to już czułam, jakby miała bombę i wypiłam do końca. No, przecież ty mówisz, że zero piłaś, więc... No tak. To jak mogłaś mieć bombę po zero? No po piance? Chłopie, weź tak wypij najpierw piankę. Mi tatuś mówił, że jak wypiję piankę, to uuu. No i tak miałam, mi się tak w głowie kręciło potem. Czekaj, ty masz 22 lata, tak? Tak? No. I nie piłaś alkoholu? No piłam, piwo zero. No to nie jest alkohol, bo zero to ma zero etanolu, czyli to ma trochę tam, to ma taki smak takiego chmielu. No chmielu, ale chmiel nie robi ci bomby, nie? W głowie mi się trochę zachwięciło. Ale to chyba przez tą pianę. Bo tą pianę ja tak najpierw wypiłam, a potem do końca. Ale... A ja wracam do jutro, wezmę sobie piwo zero. Szumu. A czemu w ogóle nie piłeś normalnego alkoholu? Nie lubisz seks? Taki żarcik z innej no tak. Beczki, papież Polak, z majteczki, twarz wystawiająca... Dwa razy w życiu wypiłam to piwo zero i miałam taką bombę, że stwierdziłam, że się trochę boję, nie? Znaczy nie wiem, wiesz co, ja ci powiem tak, że jakby tym więcej pijesz, tym jakby coraz uważam fajniej, nie? Jest. Że takie trzy piwa zero i dobrze będę miała. Nie, ja bym na twoim miejscu zamiast trzech piw zero wypił normalne. Ja znaczy, bym się no normalnie 4,5% na przykład, nie? To ja jutro mam jakie piwo kupić? Jakie chcesz, nie wiem. Somersby zero? Czemu zero? No bo ja nie wiem, które to są te 4%. No to... No generalnie masz na piwie napisane, ile jest procent. I patrzysz po prostu na przykład na... I tam nie może być zero, tylko po prostu 4,5 czy coś. Tylko są na przykład takie 4,5, nie mogę zabrać 100% alkoholu? No ale nie ma piwa 100% alkoholu. Znaczy, no jak? No piwo najwięcej może mieć 12%. Wow, to po takim to już bym naprawdę miała bombę, co? No po takim, no to ten, no. Wódka na przykład, no to ma 40%, nie? A co ma 100? No nic nie ma, nic nie da się mieć czegoś, co ma 100% etanolu. Bo to jest coś tak, bo to... A ja bym chciała alkoholu. No tak, no w sensie, że ten, no to etanol to jest alkohol, nie? No, to nie ma czegoś takiego, żebym napiła się i już miała ten, nie ma czegoś takiego 100%. Znaczy inaczej, no zawsze to dlatego jest tak, ja że... zawsze w tym alkoholu, ja tak mówię, nie piłam, bo ja się na tym nie znałam i tak wolałam ostrożnie do tego podchodzić. Znaczy to jest tak, no mówię ci, że to jest, piwo może mieć maksymalnie 12, nie? Bo to jest tak, że masz jakby sam etanol i to jest zawsze te procent, to jest ilość etanolu, jakby... W całości, nie? No. I 100% nigdy nie możesz mieć, bo najwięcej to możesz mieć z 95%. No to ja bym takie piwo chciała. Ale to już nie jest piwo, tylko to już jest spirytus, ale to już jest tak obrzydliwe. A może więcej... kupimy na jutro? Ale to już, a co, to jest tak obrzydliwe, to jest, mówię ci, no tym nie więcej... Nie polecasz tego. Ja to raz w życiu piłem i mnie tak paliło w gardle, że to jest szok, to jest bez sensu. No ale jak jutro mówisz, że będzie zabawa, impreza, to nie kupujemy tego spirytusu? No to już lepiej wódkę wtedy, no to ma 40%, nie? Ale to widzisz, to ty pierwsza moja zabawa, ty mi każesz wódkę, co ma 40, a nie coś, co ma 90? No bo jak dopiero, jak się mówi, że nigdy nie piłaś czegoś z procentami, no to nie możesz od razu walnąć czegoś dużego. No.
No bo no będziesz miała zjazd, no. Aha. A co, co ja cię czuję na tym zjeździe? Znaczy no, nie wiem, no jakby ci to... Ja na przykład mam tak, że jak na przykład wypiję dużo alkoholu, no to po prostu mam, po prostu jakby mam wyjebane na wszystko, po prostu. Tak, wypiję taki cały spirytus, to będę mieć wyrąbane na wszystko. Całego spirytusa nie wypijesz, bo jakbyś wypiła cały spirytus, to byś umarła, bo to jest śmiertelna dawka, nie wypiłabyś całego spirytusu. To ile bym tak musiała wypić, żeby mieć tak wywalone jak ty? Taki, żeby mieć taki zjazd, jak mówisz. No, no ty nie wiem, no bo ty jeszcze nie piłeś nigdy alkoholu, na przykład ja, no to tak, albo na przykład, bo ja piję piwa 5% mniej więcej, około, o, nie? To ty masz pewnie mocną głowę. No, no to ja takich piw, no to tak powiedzmy, żebym miał zjazd, to musiał tak 6-7 wypić, nie? Żeby mieć taki na... zjazd. Znaczy nie zjazd, tylko żebym był po prostu pijany, nie? Ja cię powiem, tacie, że troszeczkę jego pianki wypiję z takiego piwa, to może poczujesz trochę zjazd. Na jutro się przygotuję. No, no i właśnie tak, albo te piwa, nie? Albo na przykład z 20 kieliszków, no wódki na przykład, nie? No. Nie wolę tylko spirytusu, jak ma więcej. Ale słuchaj, ty, ale on jest... Mówię ci, będzie cię gardło paliło, bo to jest strasznie, wiesz, no strasznie ci ten... Ale tam dwa wypiję potem... i będę mieć zjazd. A wypiję, ale... No dobra, a na przykład... No ale no nie wypijesz za pierwszym razem, no chyba, no nie wiem, może... Ja, ty powiem ci, no, że jesteś spirytus tak miły, ciężko w ogóle sam taki ty mocny dobrze, dostać. Że mi mówisz, bo ktoś by kiedyś mi powiedział pi, ja już będę wiedzieć, bo ty mi wytłumaczysz, co wiesz, o co chodzi. Już będę wiedzieć, że piwo na przykład, jakie mogę wypić, jakie nie. 5% tylko, tak? Znaczy około, tam różne na przykład mają, nie? Na przykład, nie wiem, no mają po 4,5, mają po 6 i tak dalej, bo to jest, mówię, około, nie? Nie, no to ja takie będę kupowała. No, to jutro mam przyjechać? Jak chcesz, to masz przyjechać. To ja dziękuję. A gdzie dokładnie? Do Boszkowa? No, wiesz co, to oczywiście to też nie wiem, o której my tam będziemy robili. To ja przyjadę, ja mogę wziąć, ja mogę zabrać kanapki. Książki, o, żebyśmy poczytali. No nie, no nie, na imprezie nic to książek, nie? To ja wam poczytam przy ognisku na przykład. Nie, dobra, zobaczymy, jak coś się zgadamy, jak coś. Dobra, to brawie, co pisz. No. Dobra, to pa. To cześć. Jezu, chłop się wystraszył. On się wystraszył, że ja chcę tam przyjechać jutro. Jezu, jak mu powiedziałam o tych książkach przy ognisku, widzieliście jaką miał minę? Aż mi się go żal zrobiło, biedny. On już naprawdę myśli, że ja jutro tam przyjadę. Boże, chłop naprawdę zrozpaczany.